Hej, cześć, siema do wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Death Stranding. Witam się z wami zaraz przed chyba inżynierem, tak mi się wydaje? Tak jest? Jak widzieliście przez chwilę, jestem totalnie przeciążony. Doczłapałem się jakoś, mam dużą paczkę metalu na plecach. Dokładnie 400 sztuk i na spokojnie myślę możemy to u niego zostawić. Raczej magazynu powinien tyle mieć. Ale najpierw musimy dostarczyć ładunek i w sumie mieć też nadzieję, że nasz kolega też będzie miał co najmniej drugi poziom, żeby go włączyć do sieci. Ale w sumie jak coś, to mogę do szafki ewentualnie schować potem te. Potem do szafki schować ewentualnie ten metal. Chyba. No zobaczymy, nie? Dostarczam ładunek. Dzięki. Sam Bridges, tak? Słyszałem o tobie. Gość, który przemierza cały kraj, żeby na nowo połączyć ludzi. Doceniam twoją pomoc. Serio. Bez Fragile Express było naprawdę ciężko. Rzucę tylko okiem. Harry Potter. Wow. Naprawdę o to zadbałeś? Dam znać Bridges, jak idzie weryfikacja. Dzięki. Bynajmniej jeśli chodzi o głos, nie? Bo wiadomo, postać to... Model postaci to nie bardzo. Dobra, pomijamy. Okej, mamy drugi poziom. No i zobaczmy, czy będzie chciał od razu się dołączyć do UCA, czy tylko połączyć z siecią. Bo w sumie to jest też ciekawe, czy oni zawsze będą od razu dołączali do UCA, czy może... The hell? Co jest? Czemu mi tak podskoczył ten bridge link? Ocena 10. Umowę z plotu wysłać kooperacyjne zlecenia na ulepszanie. Proszę najgorszy przekazać obiektów. Czas, przez jaki możesz wysłać lajki w na 5 sekund. Wielki tragarz. Okej, okay, 20 w bridge linku. 30, jestem posłańcem teraz. Okej. Okay. Kurde, co to tak podskoczyło z tym bridge linkiem? Chcę, żebyś o czymś wiedział. Chodzi o Fragile. Mogłeś słyszeć, że pomagała terrorystom, że nie dbała o to, czy komuś stanie się krzywda. Ale to jakieś bzdury. Narażała życie, żeby dostarczać nam potrzebne rzeczy. To absolutna bohaterka. Słuchaj, urodziłem się w tym schronie. Znam tylko świat w obrębie tych ścian. Kiedy ludzie mówią o Ameryce, nie wiem, co sobie wyobrażać. Ale jeśli dzięki Cupidowi połączę się z innymi, nie będę musiał. Pewnie. Chcę dołączyć do UCA. Chcę odkryć, co mnie ominęło. Okej. Okay. No to ten jest od razu chętny. Nie, to się podoba akurat. Okej, okay, ładny kawałek połączony. Uuuu, egzoszkielet wzmacniający! Srebrny, złoty, granat dymny, nowe zapisy rozmów. Ładnie! Mogę ten egzoszkielet wziąć od razu? Proszę. Poza tym? Moja drukarka 3D będzie mogła drukować chiralnie. Jeśli moduł Evo zadziała, powinien mi pozwolić replikować zarchiwizowane przedmioty. Kawałek po kawałku odbudujemy Amerykę. Tymczasem mogę sprawdzać przez sieć, co się dzieje w miastach, namierzać muły i terrorystów. To tak, jakbyś w jednej paczce przeniósł mi cały świat. Dzięki, Sam. Powtórzmy to kiedyś. A, tak. Mam dla ciebie maleństwo do przetestowania. Autorską jednostkę wspomagającą. Na symulacjach działa jak złoto. Teraz czas na test polowy. A jeśli tobie ułatwi pracę, tym lepiej. Nice! Jeszcze za darmo to dostaję. Sam, egzoszkielet na nogi może znacznie zwiększyć twoje fizyczne możliwości. Ten konkretny model zaprojektowano z myślą o dźwiganiu.
wzmacnia stawy. Egzoszkielet sam w sobie daje ci całkiem sporo, ale dodatkowo możesz również ręcznie zwiększyć jego moc. Wypróbuj swój nowy gadżet. Nie będziesz zawiedziony. Okej, do bioder nie będę mógł przymocować ładunku, ale... Kurde, dawaj! Nie noś, tylko załóż. Kurde, od 120 kilo, dawaj! Zakładaj to od razu! Ja pierdzielę, jakie to jest dobre! Dzięki za wszystko. Odwiedź mnie wkrótce. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Aż kurde, chcę zobaczyć, czy on ma coś fajnego, ciekawego. Tutaj co, stwórz sprzęt, no to pewnie... Ja, te egzoszkielety. Złoto. Wiecie co, jakby ten się zniszczył, to sobie dupnę potem złoty, nie? Ale to potem. Na razie nie wiem, potrzebuję. Przetwórz, czyli oczywiście tak, buty, mułów i te metale zrzucamy. Hematogranaty zostawiam na wynurzonych. Dwa zaczepy zawsze warto mieć. Drabinę mam dwie sztuki też, więc spoko. Spray naprawczy też zostaje, buty, worki z krwią, kryształki, tak dalej, tak dalej. Dobra. No i zrzucamy całą te... Zrzucamy te rzeczy niepotrzebne. Zobaczmy. No, metali mu sporo wpadnie, żywicy też trochę i tak dalej, ale dobra. Jak mówiłem, dla mnie są to rzeczy totalnie zbędne. A pozbyć się ich tylko ułatwi mi teraz podróżowanie. Bo się nie będę aż tak chwiał. Dobra. Co jest do stworzenia? A, granat dymny jeszcze był nowy, dobra. To jest co? Granat dymny? A nie, dobra, nie, bo tu jest, dobra. Myślałem, że taka inna wariacja, ale nie jest. Bo mam hematogranat i granat dymny. Dobra. Dziękujemy za twój wkład. Dobra, jedna stacja pęperska z głowy. Jeszcze dwie. No, tu do inżyniera akurat coś. Użycie broni dozwolone. Funkcje egzoszkieletu działają tylko wtedy, gdy zasila je akumulator. Możesz użyć lewej gałki, w sensie wcisnąć lewą gałkę, by wzmocnić działanie którejś z funkcji, ale pamiętaj, że to przyspieszy zużycie akumulatora. Uwaga, gdy akumulator się wyczerpie, przestaną działać wszystkie funkcje egzoszkieletu. Akumulator czerpie energię słoneczną, więc powoli się ładuje, jeśli niebo nie jest za bardzo zachmurzone. Można go naładować szybciej przy użyciu generatora. Zajebiście. Aż tutaj stanę, doładuję się troszeczkę. Nie wiem, czy to jest w ogóle potrzebne. Zrobimy sobie to porzucone do niego. Tylko tam skierowano, żeby to w sumie dać. Skoro jestem dosłownie o, zaraz obok. A, tego trochę... Dobrze. Ej! No, moment! Porwał mnie prąd, no. Co? Czemu niemal zniszczony? Aha, bo w skały dupnęło, dlatego niemal zniszczony. Dobrze, byłbym w stanie to zabrać, tak żeby się nie wypieprzyć w tej rzece. Okej, na szczęście się udało. Mamy kryształy, to nie jest bardzo potrzebne. Prędzej jezioro, to mnie też niepotrzebne. Tutaj coś jeszcze mamy. Też do inżynieria. Uuu, tam ceramika! Ceramika by mi się przydała akurat, żeby drogę spegować. Balans, balans. No, bierzemy to, bierzemy to. Dobra, i do inżyniera nie widzę nic w pobliżu, więc... Będzie na tyle. Sam, masz teraz możliwość ulepszania obiektów. Pomyśl nad tym, jeżeli często z jakiegoś korzystasz.
Dobra, zaraz my się do Nestora pójdziemy, bo to jest najbliżej. Coś tylko tutaj mniej więcej znacznik odpalę, żeby widzieć, gdzie mam iść. Ale oczywiście idziemy najpierw jeszcze do naszego tutaj kolegi. Tylko żeby nie iść znowu tak przez rzekę do jak pewnie idiota, wykorzystam jedną z drabin, do których po to je w sumie tutaj noszę, żeby na takie sytuacje się właśnie przydały. Szkoda, że gra nie łapie za często, kiedy ja faktycznie wchodzę na drabinę. Oj, uwierz mi, jak miałem przejść poza nagraniem na drabinę do tego ziomka, tego fana Ludenza, jak ona się nazywał, to myślałem, że mnie w chuj strzeli, nie? Bo skakałem dookoła tej drabiny jak pojebany, a gra nie chciała jej złapać. A właśnie, nośnik jeszcze mogę stegować. Dobra, to jest... konkretnie od niego, tak mi się wydaje, więc wracamy. Czekaj. Węzeł jeziorny... Nie. Tego nie. To zostaje ze mną. Zabijamy. Zrobiłeś. Też automatyczne pomijanko, coś tam wskoczyło. Dzięki. Do następnego. Dobra, Roman. Już faktycznie będzie mnie bolało, że tak, no, mam za mało miejsca, to wtedy mogę jeszcze zapewnić porzucenie tego ładunku. Tego jeziornego, ale to teraz nie będę wracał aż tam. No, szanujmy się trochę. Ale dobra, zobaczmy. Tu są te całe muły. Zgadałem sobie z obu tych skrzynek po... znaleźć sporo rzeczy. W jednej od razu były metale, dość dużo sztuk i zapakowałem to od razu tutaj do układarki. Więc jak widzicie, metali jest prawie full, tylko ceramika kuleje. Dobra, no to idziemy teraz w tamtym kierunku. Do niejakiego Nestora. Dobra, oczywiście bieganie zużywa więcej energii. Łap się. No to oczywiście jak najbardziej jest sens, że bieganie zużywa więcej energii tego egzosztytu, ale jednak wolałbym, żeby nie zużywało jej wcale. Dobra, zobaczmy szybko kompas, czy dobrze idę. Tam jest Nestora, czy... nie, tam jest Nestora. Dobra, to znacznik. No ale po ceramikę się mogę przejść, bo to i tak jest w pobliżu. Będziemy mogli tego Nestora zawsze zdeponować. O kurde, taka duża paczka. Okej. Okay. Dobra, o tym papiku mi gada. A, bo zaś na teren mułów będę wchodził. Spoko. Ja tylko zabieram kryształki i spieprzam. Nie, biegu się. Wychodzimy poza teren, tutaj ich mam. Może kiedy indziej tam zawitam, żeby ojebać ich ze wszystkiego, co mają w tych skrzynkach swoich. Skrzynkach bądź skrzynce. Bo zakładam, że to jest też losowe, czy jest jedna skrzynka, czy więcej. No więcej. Fuck me! Więcej kryształu. Chyba to ceramika, tam chyba. Tam coś do inżyniera, ale to już co odpuszczę akurat. Tutaj też do inżyniera. O super, jeszcze mi temporalu brakowało. Dobra, to Nestora idę tu, tak? Ja. Boże, ale kolejny, który ma gdzieś w górach normalnie swoją miejscówę. Nie powiem, wolałbym, żeby to akurat było gdzieś indziej. Ej, drabina. To drabina akurat bardzo spoko. No, już spinaj się od razu.
To niestety jest minus taki, że... O, wynika tego dobrego. Właśnie ten minus jest taki gór, że strasznie chujowo się potem wspina. Bez drabiny i ewentualnych lin. O kurde, kolejny nośnik. Boże, i tamtego nie wsadziłem. Dobra, to u Nestora to zrobimy. Weźmiemy drabinkę najpierw i od razu ją wykorzystamy. Nie wiem tego, czy to jest tak konkretna, ale... To jest teraz nieważne. Dobra, na górę, na górę. Dobra, nie będę... Nie mam assemblera przy sobie niestety. Chyba. Muszę sprawdzić. Pokaż mi, mam assembler? Nie. Jak na złość, nie mam. Dobra, możemy sobie dupnąć w sumie manierkę. Tutaj worek z krwią, kryptobioty. Dobra, w sumie wiecie co, czekaj, o właśnie. Usuń. Żeby, bo lepiej byłoby kryptobiotami się wyhealować. Dupnąłby sobie z manierki. Okej, ile zużyło? O, sporo. Nawet więcej niż sporo, tak naprawdę. Dobra, tutaj wezmę się tak po macku trochę, ale spróbuję na powrót wykorzystać właśnie linkę, żeby móc mieć najlepszy potem dostęp. Są metale, jest to... Gdzie jest ten ziomek? Gdzieś w tamtym kierunku. No dobra. Okej, jeśli postawił... Jeśli ma tą chatę tutaj dla widoków, to zajebiście. To naprawdę zajebiste miejsce sobie wybrał, ale... Jeśli chodzi o transport, to jest beznadziejne. Ej, wait a minute, czekaj. A nie, to jest ten rzemieślnik tam, Nestor jest tutaj na boku zaraz. Znaczy, dobra, zaraz, w cudzysłowie oczywiście wziąłem. O, tu jest chyba Nestor. Mi się wydaje. To jest bliżej tego punktu właśnie. Wspiąć się wespnę, więc... To się nie muszę martwić. Tutaj coś mamy jeszcze. Metale. Dobra, mam tutaj kryptobiotę. Dobra, mam 29 kryptobiotów, to nie potrzebuję na razie zbierać tego więcej. Te jedno muszę sobie wziąć, bo są zaraz po drodze. I tu mamy Nestora. Dobra, gdzie są te jedne metale jeszcze? Zaraz tutaj obok. Dobra, to jeszcze te jedno możemy też wziąć. I te metale razem z ceramiką możemy tam zdeponować u niego. Bo zakładam, że jeśli chodzi o te węzły chiralne, nie? Czy węzły, Boże, nie węzły, tylko okej, ja akumulator chyba zdechł właśnie. Nie węzły... Jezu, nie węzły, tylko... A nie, teraz jest taki, dobra. Jest aż kilka dni aktywny. Dobra, ale no faktycznie widać, że powoli się ładuje. Stoję sobie na słońcu. No dobra, lepiej jak najszybciej dostać się do Nestora i właśnie pozbyć się ładunku. No ale to nie będzie zużywane. Zajebiście, czy akumulator mógłby się też tam czynnie ładować? Niestety. Nie bardzo. Dobra, przetwórz. Nie mogę jeszcze. Tak, tak, wiem, nie jest w sieci. Dobra, dostarcz zamówiony ładunek. Dostawa leków na receptę. To mogę pominąć, ale gadki nie. Czekałem na ciebie. Ratujesz mi życie. Tylko dzięki kurierom nadal żyję. A wy niczego nie chcecie w zamian. Wiedz, że masz moją wdzięczność. Dzięki, panie Buberek. Rzućmy okiem. Wow, wspaniale. Świetna robota, dziękuję. Okej, okay, ten ma prawie drugi level. Tylko pytanie, czy pozwoli mi to już go wpiąć? Czy to jeszcze za mało?
uzdolniony posłaniec i stan ładunku 10 punktów. Pięknie. Łatwiej już mam równowagę. To lubię. Jesteś tu z polecenia Fragile Express. Proszę, powiedz, że trzymacie się z dala od terrorystów. Kiedy Fragile, córka założyciela, zaczęła zadawać się z innymi kurierami, w okolicy zrobiło się jakoś groźniej. Powiadają, że to ona stała za eksplozją w węźle środkowym. A poniekąd w to wierzę. Oczywiście mogła też być ich kolejną ofiarą. Podłączasz sieć chiralną? Mogę podpisać umowę z Bridges, ale nie chcę należeć do UCA. Mam nadzieję, że to nie problem. Być może Fragile już ci to mówiła, ale prepersi, którzy nie chcą należeć do UCA, mogą podpisać z Bridges umowę na przyłączenie do sieci. Korzystają z naszych usług dostawczych i innych podstawowych elementów sieci, podobnie jak członkowie. Będziesz więc mógł używać ich drukarek chiralnych, żeby uzupełniać swoje zapasy. Nie są oni jednak zobowiązani do wymiany informacji, więc nie myśl, że udostępnią ci dane albo pomogą stworzyć nowy sprzęt. W idealnym świecie wszyscy należeliby do UCA, ale skoro to niemożliwe, chcemy, żeby byli chociaż częścią sieci. W końcu mogą się jeszcze zdecydować. Cupid inaczej połączy się z terminalem, w zależności od rodzaju umowy. Podłącz Cupida, żeby potwierdzić. Okej, czyli rozumiem, teraz nie będzie tego takiego ala rozmów, tak? No, widać. Tego takie jakby jest włączenie tylko do sieci, ale nie ma tych takiego zapisu rozmów dookoła. Czy w ogóle nie ma takich głosów w tle podczas tego podłączania. Okej, on naprawdę spory obszar nam otwiera w tej sieci, co mi się naprawdę podoba. I okej, Nestor zawiera umowę z Bridges, czyli dobra. Czyli nieważne, czy chcą być częścią, czy nie, dalej są podpięci, dalej mamy do nich dostęp, tylko po prostu nie mamy dostępu do informacji. Spoko. Ale zawsze możemy jakoś zmienić ich zdania a propos UCA. Zakładam, że pewnie po prostu podnosząc coraz bardziej te gwiazdki. Na pewno jak będzie jak ileś tam gwiazdek, pewnie po prostu maksimum, czyli 5, to wtedy dopiero dana osoba pewnie przekona się do UCA i będzie chciała dołączyć właśnie na tą lepszą umowę. Lepszą w cudzysłowie oczywiście. Dobra, i tu mamy Nestora. Jej firma za bardzo się rozrosła. W dzisiejszych czasach zdecydowanie powinniśmy trzymać się blisko. To samo tyczy się kurierów. Inaczej zaczniemy powtarzać dawne błędy. Republiki, federacje, koalicje, stany. Łącząc różne typy ludzi, człowiek prosi się o tarapaty. Wybacz, od dawna z nikim nie rozmawiałem. Szerokiej drogi. Bądźmy w kontakcie. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej... Dwa standardowe zlecenia są dostępne, ale tak, zanim standardowe, to najpierw przerzućmy tak. Wszystkie te zapasy. No i w sumie to tyle, bo tylko to mogę u niego przerzucić. Ale no i tak dużo mi schodzi. Spoko, zatwierdzamy. To tutaj wszystko pomijamy, bo to już nam jest znane. Tak. O kurde, ej, ty, on ceramiki to ma strasznie mało, widzę. Dobra, porzucony ładunek. Do niego coś tu jeszcze jest? To są tylko dwa do jeziornego, więc to na razie podziękuję. O, dziel się danymi. Tak. Kurde, myślałem, że tak dwa naraz wstawi, ale niestety. A już miałem dać sobie spokój. Mam u ciebie dług. Jak to zdobyłeś? Nie wiem, co powiedzieć. Dziękuję. Okej, ale dwie różne osoby. Christine i rzeźba ze skorupki jaja. Dzięki.
dziękujemy za twój wkład. Dobra, z ciekawością, żebym to sprawdził. Poczta tutaj o prepersach, to na przykład dla was. Dane, zapisy rozmów, to po prostu możemy przetagować. Nośniki pamięci, zobaczmy. Christine. Ha, to jest coś z... O, okej. Okay. Horror z 83, wyreżyserowany przez geniusza i wizjonera Johna Carpentera, obdarzony świadomością załogi Christine, wpada w morderczy szał, chcąc zemścić się na ludziach, którzy go skrzywdzili. Film powstał na kanwie opowieści pod tym samym tytułem, to Stephena Kinga, który uchodzi za wirtuoza współczesnego horroru. Carpenter zyskał natomiast uznanie i zapoczątkował nową niezwykle popularną serię filmów gruzowych, rodzajów hit Halloween. Bez Carpentera... Nigdy nie byłoby Jasona, Freddy'ego, ani laleczki Chucky. Okej. Okay. I tutaj... Jajka są bardzo delikatne, starczy je opuścić bez wszystkich... A znam takie jajka. Są naprawdę... Naprawdę drogie. No, bynajmniej niektóre. Ale oj, wierzcie mi. Niektórych ludzi nawet nie byłoby stać, żeby... Chcę takie jajko do siebie na przykład, nie wiem, wypożyczyć, co biorę je kupić. Ale za tak byście jakieś takie znaleźli, chcieli obchnąć, no to... Oj... Za naprawdę dużo byście to mogli sprzedać. Dobra. A, w sumie czekaj, pokaż mi tę mapkę. Czy tu jest gdzieś generator? Jest, ale dobra, na wszelki wypadek druknijmy sobie... jeden ten... O! A! Dobra. U niego nie mogę. No to spoko. To drukniemy sobie gdzie indziej ten... Chiralny. Boże, chiralny ten assembler. Co my tu mamy? Do inżyniera i do węzła. Okej. Okay. Uszkodzenia, ładunki, delikatny ładunek, uszkodzenia. Dobra, możemy wziąć obydwa. To mi aż tak... nie będzie przeszkadzało. A przy okazji możemy jeszcze... zgarnąć. Okej. Okay. Urządzenia analityczne i... stare wino. No, z tym na pewno trzeba będzie uważać. Dobra, czekaj. Autentycznie rozłóż ładunek. Spoko. I wyruszamy. To oczywiście... A dobra, to jest tyle krótkie, że nie ma nawet opcji, żeby pominąć. Dobra robota. Już dwie stacje preperskie są częścią sieci chiralnej. Jeszcze tylko jedna. Okej, okay, tam kurde ceramika od gracza. Spoko. Użycie broni dozwolone. Wow, i z jaką tą prędkością się naładował, widzieliście to? Ja bym musiał stanąć, coś tam podegować. No nie, to z prędkością światła się naładowało. Mamy ceramikę, więc zabieramy oczywiście. Deponuję sobie w jakiejś drodze. Dobra, tutaj... O, mamy tutaj chyba linkę do zejścia. Nie tylko. Co tu się właśnie stało? Ja pierdolę, nie wierzę. Garnię to wszystko. Jest. Jest. Dobra. Od razu sprawdzić ten ładunek, czy to się coś nie zniszczyło. Okej, okay, 10% uszkodzeń wina. Tutaj 7. Tutaj pojemnik. Dobra, to jest ceramika, to jest nieważne akurat. Dobra, wiecie co? Na wszelki wypadek zostawmy już tutaj jakąś drabinę. O, tylko jedną niestety. Może nie sądziłem, że będę kiedyś żałował, że mam tylko taką obradę. No dobra. To niech na razie stoi. Spokojnie. Dobra, stop. Dobra, teraz muszę iść na lewo. Okej. Okay. No, spokojnie. Żeby tylko nie rozdupczyć tej... tego winka. Czy ja to chcę użyć
linki. No, w sumie to nie jest mi aż tak potrzebne. Raz ktoś mnie zaskoczył. Tak, ta linka tutaj nie jest potrzebna, ale lepiej uważać, jak on się schodzi. Dobra. Podmioty, kryształy. Wskaźnik. O, zaraz. Już chyba na zelen mu będę wchodził. Dokładnie. Dobra, muły są w tę stronę i w tę samą jest też rzemieślnik. Dobra, idziemy. Przy okazji wam pokażę, jak wygląda walka z plotem. A wygląda dość ciekawie. A bardziej prędkość, z jaką... O, jest! Doj! No, hono, cwaniaki! No, wysiadać wszyscy. Chodź ta do mnie, chodź ta. Oj! Ej, to jest moje. Także wypertalać. Kurwa. Dobra, stop, nie bać te ładunki. No. Który atakuje, żeby nie stracić przytomności, bo zadesta tak wszystko sam przy sobie. Kurwa, taktuj? No, mam go. Patrzcie w tą! Kurde, ładunek niestety trochę przeszkadza. Ogarnij. Wstawaj. No, który teraz? No, ej! Dobra, jest równowaga. Straciłem tego. Ojca, powiedzmy. Po sosowemu. Stare książki z Herbera, to odzyskam zaraz. Zasłon się i od razu się wiąże. Nie ma co czekać, nie ma co z tym zlekać. Od razu, jak tylko gościa... Jak się zasłonimy, trzeba od razu gościa stegować, nie? Bo, jeśli go nie zwiążemy, to on po prostu momentalnie wraca do akcji. Ty go bruźni. No chodź kolego, chodź. Masz coś mojego. Dobra, kolejny... Mów! Dobra. Chodź. No. Pyk. I rył, prył, prył. Dziękuję. Kurde, prawie. Ale dobra, mamy pojsa stegowanego. No chodź, atakuj. Pyk. I gleba, twania. Kurde, jak ja będę mógł teraz wsiąść ten pojazd, nie? Piękne, to tylko będzie, piękne. To jest zakamuflowana skrzyneczka. Ale to za chwilkę. No chodź kolego, chodź. Kurde, czemu ta animacja jest taka wolna? Nie mogę się tak pobawić, kurde, takimi efektami dźwiękowymi. Onomatopajami, jak to na polskim nie babka nauczyła. Proszę, assembler za darmo, dziękuję. Potrzebowałem tego. Zgarniamy tutaj wszystko. Zaczep, żywica. Okej, to są metale, ale rozumiem, są na furze. Ja. Dobra, nie na tyle, co? Dobra, menu ładunku. Okej, bueno. Dobra, zostawiamy tutaj to wszystko. Dobra, hemato. Dobra, nie hemato, granata. Dobra, nie, granaty akurat ze mną zostają. Ale tak, buty, to zaczep zostanie, to i to. To też zostaje, też. Dobra, to wszystko proszę mi na pakę załadować. Pięknie. Bardzo ładnie. Ktoś tu we mnie dziabał z tego. Tam widzę te dwa, ale on się jakoś nie kwapi. Kurde, o kurde, to jest ceramiki! Ja pierdzielę, ja to się mogę tak obłowić teraz, nie? Może jakąś drogę dałoby się jeszcze walnąć. Kurwa, ile ceramiki, dawać mi to już! Aha, no tak, bo będzie za ciężko, dobra.
A to nie problem akurat. Chyba za ciężko. Wezmę to do ręki. Gdzie tam? Jakie za ciężko? A nie, wróć, nie za ciężko, tylko za dużo bym miał na tym. O, ładnie, od razu zapakowana pakę. Super. Dobra, od razu wszystko to, żywice, metale i tę ceramikę tam wsadzamy. To. Ej, wait a minute, czekaj, co ja teraz mam zapakować? Kurde, chyba z tego. Ajajaj, czekaj. To mi proszę odznaczyć, bo to już jest na paca, tego nie chcę zabierać, chcę to, co mam przy sobie, załadować na pa... Okej, okay, coś jest pełne, dobra, co jest rozładowane? Nie przy sobie. Dobra, to winko i spray weźmiemy na plecki. Dobra, mamy jeszcze ceramikę chyba przy sobie jedną. Tak mi się wydaje. A nie, to jest olej do maszyn. Dobra, no wiadomo, jak będę taki zapełniony, to na bank nie wejdę do tego, więc dobra. Umieść w pojeździe. Okej. I co teraz wyrzuciło? Model. Dobra, to są takie mniejsze rzeczy, więc. Dobra, to weźmy na plecki. Okej, zapierć. Nie, chcę zobaczyć, czy mogę wsiąść do auta. Nie mogę. Dobra, czyli mam za dużo na sobie. Niestety. Dobra. No naprawdę sporo jest ceramiki. Dobra, no nie chcę tego robić, ale muszę co nieco zrzucić z siebie. Więc, dobra. Żywica, buty, metale, to mogę zrzucić tutaj. Tej skrzynki mułów. O, a nie, wróć, jednak nie mogę. Czyli musiałbym to zostawić tak w ogóle na tym. Okej. Okay. Tutaj są te duże paczki. Dobra, czy ja mogę wsadzić tutaj w ogóle? Mogę cokolwiek i w ogóle tutaj jeszcze wsadzić? Na przykład to. Czy mogę to dać na pojazd? Nie. Okej, czyli to już jest full, tak totalnie. No dobra, czyli musiałbym albo to gdzieś zdeponować, albo się tego pozbyć. Rozumiem, że chodzi tylko o to z góry, nie? Zajmę wszystko, co masz na plerach na razie. Jak wejdę tak, no to mogę do auta sobie usiąść. To co teraz tak? Okej, dobra, i czy dalej mogę wejść do auta? Mogę, okej. Dobra, na bank chcę te 4 winka. Czy teraz mogę wejść do autka? Nie, okej, czyli nie może nic wystawać ponad ten. Nie, tak, wróć, chcę do tego wejść. Nic nie może wystawać ponad tę moją paczkę. Czyli... Zobaczmy, tą jedną... paczkę z góry bym musiał zrzucić. Tylko co to tam jest? Stare wino, to nie, to zostaje. Ale żywicę mogę... rozładować. Okej. Okay. Czy teraz będę mógł wejść? Niby nie, ale w sumie nie mam zoptymalizowanej. Nie mam tego zoptymalizowanego, więc oto tycie raz ładunek. Spoko. Teraz mogę? Teraz mogę, świetnie. Zostawiam żywice, metale, hematogranaty, buty move i spray naprawczy. Dobra, to nie jest aż tak mega istotne, a naprawdę zajebiste rzeczy mam właśnie teraz w tej furze, więc no kurwa. Jedziemy! To jeszcze mam autko totalnie za darmo i to jest najlepsze. Są tylko trzy te tutaj są, ja pierdolę. Bo jest to może jakaś droga po drodze, do której mogę wpakować tę ceramikę na przykład? Jest skrzynka pocztowa, 14 takich. Droga najbliższa to jest tutaj, kurde, z tą układarką. Niestety. Dobra, elo, do rzemieślnika w takim razie, jeszcze się tu...
Okej. Od wstrząsów zniszczony, czy wyłączony z użytku, ale nie jest zniszczony, to jest najważniejsze. Chodź gość, tak ci obije mordę, że własna matka cię nie pozna. Gnoju. Spokój. Chyba tak. Odpocznij. Nie, podziękuję. Nie chcę odpoczywać. A odkurz jest sprawny, na szczęście widzę. Dobra, jak to wygląda z ładunkiem? Bo to jest istotne. Jak to winko? 20% przekroczyło zniszczenia, ale było do 50% chyba, więc powinno być dobrze. Wsiadamy do środka w takim razie. I jazda! Okej, przyspieszenie zwykłe. Mamy też dopalacz dostępny, okej. Dobra, będę jakieś zerko na mapkę, żeby się nie pierdolić nigdzie. Jest rzeczka, ale no myślę, że ciężaróweczka zaraz sobie na spokojnie przez nią przejedzie. To nie ma problemów. Przynajmniej spróbujmy zrobić, przejechać tak, żeby nie było problemów. Już akumulator rośnie, dobra, ale to jest nieistotne. Bo akumulator za chwilę powinien... Jest układaneczka! Dobra. Dobra. Ja pierdzielę! O kurde, ile tu trzeba wpakować tej ceramiki! Nie tylko ceramiki w sumie. Kurde, pokaż mi to. Nie, niczego nie zabieraj. Menu obiektu. Pakujmy zaraz tą ceramikę, jaką mamy przy sobie tutaj. Ceramika, metale i tak dalej. Kryształki, dobra, kryształki muszę osobno wpakować. Dobra, najpierw to, dodaj materiały. Kurde, prawie 5000 ceramiki na tą potrzebuję. Kryształy mogę całe dorzucić od razu. Okej. To oczywiście pomijamy. Super. Jaki to kawałek drogi jest w stanie, kurde, ułożyć? To kładarka. A, chyba się nie dowiem, dopóki tego nie naładuję do końca. To lipa. No ale dobra. Jedziemy dalej w takim razie. Tu jest ten cały rzemieślnik chyba. Dokładnie. Kurde, ale jak mam tą ciężarówkę mów, to aż szkoda nie użyć. Dobra, tutaj. Okej, jak my to się używają. No, stój. Wysiadamy. Kurde, ale ja będę miał się. Ja się obłowię w tym obozie jak po prostu 150, nie? Dobra, tutaj co? To jest do jeziornego, to jest do inżyniera, to jest do rzemieślnika, więc to zabieramy. Żywice. A panie, tam metal i ceramika, dobra. Żywice możemy u niego zdeponować w takim razie. Dobra, no i zabieramy całą tą resztę. Na plecki. Dobra, bo do niego była tylko ta właśnie broń na wymierzonych. Ustawa. Proszę bardzo. Nie jesteś z Fragile Express, co? A, rozumiem. Bridgesi dostarczają przesyłki korzystając z ich identyfikatorów. Cóż, dobra robota. Przejmę pakunek. Paczka wygląda... jak nowa. Wow. Dawno nie widziałem ładunku w tak dobrym stanie. Pięknie, dziękuję. Wiem, że nie było łatwo.
Dobra. Jak to wygląda? Kurde, nie widziałem, czy była jedna czy dwie gwiazdki. Masz w tym interes? Wiadomo, że to Fragile stało za atakiem na węzeł środkowy. Tylko głupiec zleciłby dostawę terrorystce. A ty postanowiłeś jej pomóc. Utrzymujesz jej biznes przy życiu, co? Serio. Nikomu nie można dziś ufać. Nie próbuj mnie wkręcić do tej waszej sieci. Wiesz, skąd ostatnio tyle ataków terrorystycznych? Bo ich wkurzacie tym gadaniem o zjednoczeniu kraju. Mam dołączyć do UCA? Może od razu namaluję na drzwiach tarczę strzelecką. Po prostu dostarczaj mi towary, a będzie między nami dobrze. Nie chcę kłopotów. Choć przyznaję, te hematogranaty to naprawdę coś. Górna półka bez dwóch zdań. UCA nie powinno ich trzymać tylko dla siebie. W tej okolicy jest w końcu mnóstwo niezależnych kurierów. Gdybym mógł je rozdawać hurtowo i wyposażyć ich wszystkich. Jesteś w porządku. Widzę to. I przyniosłeś to, co poprosiłem. Ale to o wiele za mało, żebym mógł się zgodzić. Sieć chiralna to duży krok. Ale jeśli udowodnisz mi, że Bridges to organizacja, której mogę zaufać... Słuchaj, mam dla ciebie kolejne zlecenie. Szczegóły znajdziesz w tamtym terminalu. Uuu, on się w ogóle nie chce wpiąć do sieci. Informacji znajdziesz w terminalu dostaw. Proszę. Myślałem, że zobaczy jak u Nestora, że się wepnie, ale nie, on w ogóle nie chce się do sieci wpiąć. Czyli jego trzeba przekonać. Dobra, jak to wygląda u niego? A on nawet jednej gwiazdki nie dostał, ja pierdzielę. Dobra, co on tu ma? Odzyskanie skrzynki. Stamtąd, o kurde. To będzie przejazd. Zestaw powinien być w moim starym schronie. Ma identyfikator, więc bez problemu go znajdziesz. Odblokuję go zdalnie, gdy tam dotrzesz. A, i weź kilka hematogranatów, które przyniosłeś. Nie ma niczego lepszego do obrony przed wynurzonymi, no nie? Abyś nie musiał tego używać. No tak, żeby nie było za łatwo, co? Dobra, weźmy sobie i buty, i te. Tak, poproszę. Zlecenie przydzielone. Dobra, tego teraz oczywiście robić jeszcze nie będę. Bo teraz to ja, kurde, się będę bawił z tą ciężaróweczką. Ale dobra, mam assembler, tylko pytanie... Czy ja mogę coś rozbudować? A właśnie, nie mogę. Dopóki chociaż się nie wepnie do sieci, to nawet tu nie mogę zbudować tego generatora. A to troszkę boli, więc wydaje mi się, że chyba jednak będę musiał sobie odpuścić póki co lutowanie tej całej placówki od mułów. I będę musiał się właśnie... zająć tymi, ale dobra, na razie te wszystkie porzucone ładunki i tak dalej. Dobra, żywice też, bo tego u niego też nie zdeponuje, dopóki nawet się po prostu do sieci nie wepnie. Więc dobra, tutaj zostają. Buty Bridges mam na wieszaku i wyposażone, a te buty kuriera gdzie są? Nie wiem. Dobra, to wszystko pakujemy na pojazd. Jeden zaczep. Przepraszam, trzy zaczepy mam przy sobie. Dobra, to jeden też mogę dać na pa... Nie na plecy, na... na pakę. Nie potrzebuję aż dwóch. Hematogranat mam tylko... jedną paczkę, czyli... pięć granatów. Tutaj... nie mam, musiałbym się cofnąć po te granaty, które tam zostawiłem. Tak, w razie W. Ale to jest tylko w razie W, bo tak naprawdę w ogóle nie muszę tak naprawdę walczyć z wynurzami. Mogę mieć ich totalnie w dupie i po prostu się przeskradać. Dobra, to niech sobie jest póki co. Od niego to muszę iść do tej dziury, która została po tym całym węźle, chyba środkowym, jeśli dobrze pamiętam. Dobra, zmiana butów, okularki założyć. W sumie załóżmy tę czapkę, znaczy jak to wygląda.
A, tak po prostu. No dobra, możemy pochodzić, czemu nie? Uuu, do Nestora! O dobra, do Nestora to chcę. Bo jego chcę przekonać jak najszybciej do tego, żeby dołączył. Jak tak nie ten. Ale dobra, ale nie ma tego złego, bo nie mam żadnego cennego ładunku przy sobie, więc nie będzie mnie boleć w ogóle ten upadek. Czy nie będzie? W ogóle mnie już nawet teraz nie boli. Patrz mnie dosłownie. Pewnie sama trochę zabolał ten upadek. Okej, ceramika do Nestora, coś do węgla jeziornego. Eleganckie pióro. Zgarniamy to. Balans, balans. Jeszcze więcej kryształów chiralnych. Nieźle. Powiedzcie mi, czy on się tak wywala tak sam z siebie, czy gra lubi mi po prostu pluć w rejt? Nie, nie, podnoś to, podnoś to. Dobra, mam tylko szczerą nadzieję, że ten ładunek dalej tam będzie, jak wrócę i ten ciężarówka nagle się nie zdespawni. Bo to by było bardzo nieprzyjemne. Dobra, ceramikę sobie odpuszczę. Tam jest skrzyneczka. Tam coś do inżyniera jeszcze. Jeszcze tutaj jest coś do Nestora, tak mi się wydaje. Dokładnie. To tu oczywiście wynurzeni, więc za chwilę się zbliżuje Eudek. O nie. No tak. Ładunek powierzony komuś innemu. Super. Dobra, buty monsterka, żeby odnowić kondychę. Ja pierdolę. I mam nadzieję, no mam serio szczerą nadzieję, że się nic nie, że nic nie zjebałem teraz z tą ciężarówką i że... Ty się wiecie, że się te ładunki, które przyjąłem z tych zleceń, się nie zespełnią, bo wiecie, te buty, żywice to jebać, ale żeby się z tych zleceń nic nie ten... nie zespełniło tej ciężarówki. I żeby sama ciężarówka też nie zespełniła. Sandałowiec, ale tego trochę mam. O, kolejny nośnik danych, proszę. O, proszę. Teraz, żebym się kurde dał załatwić, nie? Praktycznie pewnie go wbiegłem. Dobra, mogę go zdjąć, ale nie muszę. Ceramiki, ale dobra, grubo. On jest tam na dole. Ja. Teraz, no i póki nie ma bezpośredniego kontaktu, to nie muszę. Co jest ta skrzynka? Jezu, tu jest dużo... Ach, tu jest dużo ceramiki! Nie mogę ich, kurde, zebrać dla własnego dobra. Wstrzymuj oddech, wstrzymuj oddech. Gdzieś tutaj się znajduje. Tak blisko, nie? Nie? Tam. Jezu, zaraz za mną był, jak się patrzę, kurde, przed siebie, gdzie on jest. Eudek zbliża się do stanu. Warto do tego nie dopuścić. Żeby do tego nie dopuścić, to byłoby fajnie go jeszcze uspokoić. Dobra, bierz ten granat, już.
cały, czy jest po nim. Teraz szybko. Eudek. I uspokój. Działa w ogóle? Właśnie nie jestem pewny, czy to działa. Chyba dopóki jesteśmy poza tym, to nie bardzo. A to troszkę boli. Okej. Mamy tu jego stary bunkier. Ja mogę zrobić tym terminalem wielce. Szafka. Ja cię sunę, ile metali! Dinozorowiki! Raz, dwa. Fuck, nie mogę wziąć wszystkiego. To mogę? Na plery mogę. Dobra, to z tym. Z tym, kurde, stąd wychodzimy! Ale kurde, ja się tu będę musiał przejść poza nagraniem! Jak to są zajebiste rzeczy! Widzimy się po cięciu, że oszczędziłem tego... Że oszczędziłem tego przejścia z powrotem. Z tymi. Aha, dobra, no fuj, tego nie mogę przejść. Okej, jestem teraz naprawdę ciekaw, jak to się rozwiąże z tą ciężarówką, bo ona w sumie jest na temporalu, więc to trochę boli, bo przez to ona może zostać właśnie zniszczona, bo niestety to nie jest ciężarówka od Bridges. Ja odpływaj, ale... Więc nawet gdy, jeśli bym tą ciężarówką zajechał do Bridges, to raczej nie przechrzczą jej nagle na ciężarówkę Bridgesów i jej nie naprawią, tylko będę musiał ją zostawić na zewnątrz. Okej, blisko. A troszkę szkoda. Zniszczony pojemnik. Ja pierdolę, no naprawdę. Dobra, moment, ale jak znisz... Nie, dobra, nie, w sumie system też. Jak zniszczony jest ten pojemnik? Eleganckie pióro w 100%! Czyli już tylko coraz bardziej pióro będzie szło w pizdu, tak naprawdę. Przez nachędzony temporal. Już, dziduj! Ale w sumie pojemnik zawsze da się naprawić, nie? Sprayem. Okej, terminal. Trzymaj mordo. To dla ciebie. Co? Chyba żartujesz. Zapuściłeś się do tamtej nory? O, nawet nie wiesz, ile te narzędzia dla mnie znaczą. Tyle wspomnień. Takich, których drukarka Hiralna nie odtworzy. Myślałem, że proszę o coś niemożliwego. Świetnie. Wszystko na swoim miejscu i w dobrym stanie. A więc można liczyć na Bridgesów. I teraz pyk! Druga gwiazdka od razu. A? O kurde, i faktycznie druga! I patrzcie, jeszcze prawie trzecia się nabiła. A dostałem, nawet w sumie nie jestem pewien za co. Że okej, jesteś dalej na... Nie, dlaczego Eska, nie? W zasadzie... Fragile i jej ludzie nigdy mi nic nie zrobili. Powiedziałbym nawet, że jestem im dłużny. Ale jeśli zbratali się z Higgsem, to są tyle samo warci, co i on, prawda? Mam wrażenie, że ci wszyscy jebani terroryści kolaborują jak jedna wielka rodzina. Może powinniśmy brać z nich przykład. Może jest dla nas nadzieja. O ile w UCA jest więcej takich gości jak ty. W kupie siła, co? No i w Nowej Ameryce. Podłącz mnie do sieci chiralnej.
Okej, okay, ale tylko do sieci, czy do sieci i do UCU? UCA. Nie, tylko do sieci. O, nie, wróć! Jednak do UCA dołącza, okej. Okay. Wyrzutnia bolasów! Kurde, to jest chyba to, o czym mówiłem. Taka wyrzutnia na muły właśnie. Słuchaj, skoro się o mnie troszczysz, to i ja powinienem zatroszczyć się o ciebie. Dbaj o moje połączenie, a ja będę ci dostarczał najlepsze narzędzia. Razem być może pożyjemy nieco dłużej. O, a tak w ogóle. Spójrz, jakie cacko zrobiłem. Wyrzutnia bolasów. Powinna ci zapewnić dobrą minutę spokoju. Oczywiście to nie jest zabójcza broń. Choć nie obiecuję, że nie zostawi śladów. Jeśli ci się przyda, weź ją. Wyrzutnia bolasów, hmm? Przydatne cacko. Możesz dzięki niej obezwładniać ludzi, nie robiąc im większej krzywdy. A jeśli zamienisz te przewody na splot stworzony z własnej krwi, podziała też na wynurzonych. Nie krępuj się. Postrzelaj sobie.